słyszeliśmy i które widzimy, to forma wyrażenia przez Włochów hołdu temu, który zginął w Genui, przypomnę, Vincenzo Spaniola. 27 osób rannych, odwołane imprezy we Włoszech w dość dziwnych okolicznościach. Milan przystępuje do tego pierwszego meczu o Superpuchar. Skład zespołu gości w bramce Rossi z jedynką, z dwójką Tasotti, z trójką Maldini, z czwórką Albertini, z piątką Costa Curta, z szóstką kapitan Baresi, z siódemką Donadoni, z ósemką Desai, z dziewiątką Simone, z dziesiątką Dejan Savicevic i z jedenastką Daniele Massaro. Drużyna Arsenalu, niebiesko-granatowe koszulki, dziś w zestawieniu w bramce Simon, dalej z dwójką Dixon, z trójką Winterburn, z czwórką Schwartz, z piątką Bolt, z szóstką kapitan Tony Adams, z siódemką Duńczyk Jensen, z ósemką Wright, z dziewiątką nowy nabytek Hartson, numerem 10 Celi i z 11 Campbell. Głównym arbitrem dzisiejszego spotkania jest Mario van der Ende, jeden z głównych sędziów z ostatnich finałów piłkarskich Mistrzostw Świata ze Stanów Zjednoczonych, a sekundują mu na liniach jego rodacy. I wiodło tymczasem przepuszczenie przez Massaro do Simone. Jest tutaj Donadoni. Simone! Simone! Niewiele brakowało do szczęścia. Tylko dwójka graczy Milanu. Simone w środku, Savicevic oddanie do Simone.
groźnych, niewykorzystanych sytuacji. Najgroźniejsi w drużynie Arsenalu to Wright, a w zespole Milanu Savicevic.